już jest czas, abyśmy zerknęli do tego fascynującego słowa, do tej fascynującej księgi, niezwykłej pod każdym względem, przemieniającej życie człowieka. Wierzę, że tak jak tu siedzimy, ono nas dalej inspiruje, dalej mamy miłość do Niego, w dalszym ciągu kochamy Boże Słowo. Wiemy przecież, kto jest Jego autorem. Jest autorem tego słowa nasz Pan, Zbawiciel, Bóg, do którego należymy. A więc pozwólcie, może tak tradycją nabożeństw wtorkowych skłonimy nasze czoła, aby oddać się w pokorze na to zwiastowanie. Panie, dziękujemy Ci, że mamy słowo, które nam darowałeś. Dałeś nam słowo i dziękujemy Ci, że możemy z niego czerpać dzisiaj. Wierzymy, że Twoje słowo ma moc. Dzisiaj także chcemy z tej mocy, z tego słowa skorzystać dzisiaj, Panie. Dlatego pokornie się Tobie oddajemy, wierząc, że Ty pokornemu dzisiaj dasz łaskę. Nam, którzy pokornie do tego słowa podejdziemy. Dziękujemy Ci. Amen. Kochani, wracając tak troszkę do wtorkowych nabożeństw. Od jakiegoś czasu rozważamy dekalog. Wierzę, takie mnie dochodzą słuchy, że jest to jakieś błogosławieństwo, że jest to jakieś zbudowanie dla zboru. Te wtorkowe nabożeństwa, podczas których rozważamy dekalog. A więc jedyny tekst Bożego Słowa, który był bezpośrednio przekazany ludziom. Ale kiedyś podczas któregoś wykładu posłużyłem się pewnym przykładem i chciałbym na bazie tego przykładu dzisiaj skupić się na Bożym Słowie. A przykład ten pochodzi z Ewangelii Mateusza, a więc historia ta pochodzi z Ewangelii Mateusza z 12 rozdziału od 43 wiersza. Ponieważ mówiłem o tym, że będąc człowiekiem, który nawraca się, którego życie się w jakiś sposób zmienia, w kontekście dekalogu, o którym rozważaliśmy, mianowicie, tak szerzej mówiąc, mówiliśmy o trzecim przykazaniu, a więc o tym, aby nie wypowiadać imienia Bożego nadaremno, mówiliśmy o tym, że życie człowieka, kiedy się nawraca, musi się odmienić. Musi się zmienić. I wtedy tak rozważaliśmy to przykazanie i taki wniosek padł, że jeśli ktoś się nawraca, to rzeczą oczywistą staje się, że nie będzie, albo będzie się starał, albo jego język się przemieni, że jego mowa się przemieni. Tam, kiedy był co drugie słowo, jakiś wulgaryzm, tam, kiedy było jakieś bluźnierstwo, albo imię Boże wypowiadane nadaremno, teraz już tego nie ma, albo jest staranie, aby tego nie było. I użyłem właśnie tego przykładu, aby udowodnić, aby dać nam przekonanie, abyśmy wyszli z przekonaniem, że jeśli człowiek się nawraca, zachodzą pewne zmiany w życiu człowieka, w jego życiu. Przeczytajmy więc ten fragment, krótki fragment, ale na bazie tego fragmentu dzisiaj spróbujemy omówić sobie pewne zagadnienie. Gdy zaś duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, ale go nie znajduje. Wtedy mówi, wrócę do domu swego, skąd wyszedłem i przyszedłszy zastaje go opróżnionym, wymiecionym i przyozdobionym. Wówczas idzie i zabiera z sobą 7 duchów innych, gorszych niż on i wszedłszy mieszkają tam i bywa końcowy stan człowieka, tego gorszy niż pierwotny. Tak będzie i z tym złym pokoleniem. Pan Jezus odkrywa przed uczniami, ale także przed nami coś, czego my byśmy sami nie odkryli. Okazuje się, że człowiek nie jest sam, że to nie jest tak, że tylko to, co jestem w stanie dotknąć, tylko to, co jestem w stanie powąchać, poczuć, usłyszeć, zobaczyć, że to jest wszystko. Okazuje się, że człowiek nie jest sam. Istnieje coś takiego jak świat duchowy. Świat duchowy, którego człowiek nie jest w stanie poznać, nie jest w stanie zobaczyć, nie jest w stanie go rozpoznać zmysłami.
I właśnie o tym świecie, o tych działaniach i o prawach tego świata chciał pouczyć Pan Jezus swoich uczniów w tym fragmencie. Ponieważ mówi o człowieku, w którym zamieszkał duch nieczysty. Normalnie człowiek, kiedy w nim mieszka duch nieczysty, z reguły jest tak, że ten człowiek nawet o tym nie wie. W wielu przypadkach oczywiście jest tak, że dzieją się spektakularne rzeczy z tym człowiekiem, bardzo nieraz można powiedzieć widowiskowe, niezwykłe, ale w większości przypadków człowiek, w którym mieszka duch nieczysty, nawet o tym nie wie. Nawet o tym nie wie. Przypatrzmy się więc tej osobie, o której Pan Jezus mówi. Wiemy, że z tego fragmentu, że człowiek stał się mieszkaniem. Okazuje się, że nawet jeśli w to wierzy człowiek, czy nie, nawet jeśli wie, że coś takiego istnieje, albo nie wie, okazuje się, że ciało człowieka, że to nasze ciało staje się mieszkaniem. Apostoł Paweł mówi w tym pozytywnym sensie, czy nie wiecie, że świątynią Ducha Świętego jesteście? A więc okazuje się, że człowiek nie jest sam dla siebie, że człowiek jest pewnego rodzaju mieszkaniem, jest pewnego rodzaju domem. I o tym właśnie jest ten fragment. Okazuje się, że ta osoba była mieszkaniem dla kogoś. Ale to nie wszystko. To, że jest mieszkaniem, to nie jest jeszcze wszystko. Ten właściciel, ten domownik, ten lokator ma ogromny wpływ na to mieszkanie. Ponieważ z tego fragmentu wynika, że był to duch nieczysty. Chciałoby się powiedzieć, jaki dom, taki mieszkaniec. Jakie mieszkanie, taki właściciel. Jeśli mieszkanie jest brudne, nieposprzątane, jeśli mieszkanie jest nieczyste, to i właściciel takiego usposobienia jest. To i właściciel tym się charakteryzuje. Przecież to właściciel dba o swoje mieszkanie. Z kolei jeśli dom jest wysprzątany, piękny, przyozdobiony, to takie jest też serce tego właściciela. To taki jest też stosunek tego właściciela. Więc możemy z tego się domyślać, że zarówno ten duch, o którym jest tu napisane, był nieczysty, tak i to mieszkanie, czyli ten człowiek, w którym ten duch mieszkał, był nieczysty, był grzeszny, był zły. A więc wiemy, że ten opisywany człowiek, opisywana osoba miała, dzisiaj mówimy wyraźnie, miała demona. Była opętana, była związana demonicznie. Tak jak już powiedziałem, nie zawsze związanie demoniczne jest spektakularne, jest widowiskowe. Czym jest więc związanie? Czym więc jest opętanie? Czy to zawsze jest tak, że tylko człowiek, z którego ust wypływa piana, który wije się jak wąż na ziemi, czy który wydaje dźwięki zwierzęce i jeszcze inne różne rzeczy, czy tylko ta osoba jest związana? Czy przez to rozumiemy opętanie i związanie? W moim przekonaniu związanie, i tak sobie to wyobrażam, człowiek, który powołany był do wolności, który powołany został do tego, by żyć w swobodzie, żyć w wolności. Nagle ten człowiek zostaje związany. Zostają mu związane ręce, zostają związane nogi. I teraz prowadzi się tego człowieka tam, gdzie on nie chce, tam, gdzie nie chce być i prowadzi się do tego, czego nie chce robić. To jest związanie. Więc jeśli mówimy o związaniu, jeśli mówimy o wpływie ducha nieczystego na serce człowieka, to ten duch nieczysty zawsze będzie próbował zmuszać tego człowieka do pełnienia woli diabła, do grzesznych czynów. No choćby przypomina mi się pewna historia, którą jakiś czas temu wyczytałem. Człowiek, który nie chciał czynić tego, do czego był zmuszany wewnętrznie. Ileż było takich sytuacji? Ileż jest takich sytuacji, kiedy człowiek mówi, nie mogłem się opanować, nie mogłem się powstrzymać, żeby tego nie zrobić. Coś mnie targnęło, żeby to zrobić. Co go targnęło, zapytam dzisiaj. I ta historia, o której przed chwilą wspomniałem.
Kiedyś wyczytałem w internecie na pewnym forum, ponieważ chciałem się dowiedzieć coś więcej na temat okultyzmu, aby go zrozumieć, aby móc na ten temat wykładać. I doczytałem się pewnej historii pewnej dziewczyny, która wraz z grupą swoich koleżanek i kolegów wspólnie wybrała się z tymi znajomymi na cmentarz, aby wywoływać duchy. Korzystali z jakichś tablic przy tym, już nie pamiętam nazwy, z jakichś tablic, które miały na celu pomagać w wywoływaniu duchów. I kiedy czynili tą praktykę, kiedy zaczęli wywoływać duchy, nagle zaczęły się wokół nich dziać dziwne rzeczy. I tak uciekli z tego miejsca we strachu i przerażeniu, aby nie oglądać tych rzeczy, które się działy. I kiedy ona żyła, kiedy przeżywała każdy kolejny dzień, pisała w swoim tekście, który zamieściła na forum, że nie mogła spać spokojnie, że odtąd miała jakieś lęki, że rzeczy się w domu zaczęły ruszać same, bała się strasznie i szuka pomocy. Pisała: pomóżcie proszę, bo nie wiem co robić. I kiedy tak czytałem, ogromne współczucie dla tych nastolatków, którzy dla niewinnej zabawy wybrali się na cmentarz, a dzisiaj konsekwencje przeżywa i to bardzo trudne. Ale oto znalazła się jakaś wspaniałomyślna, w cudzysłowie, wspaniałomyślna osoba, która pod tym postem wpisała pouczenie, radę, co należy zrobić, żeby tego się pozbyć. I domyślam się, że była to okultystka, czarownica. Ponieważ napisała tak: aby pozbyć się tych wszystkich rzeczy, musicie jeszcze raz, wspólnie razem, w tym samym gronie udać się na cmentarz i teraz odwołać tego ducha. Więc pytam się, co to jest zniewolenie? To zniewolenie jest to coś, co zmusza ciebie i mnie, człowieka, do robienia czegoś, czego niekoniecznie chcesz, czego niekoniecznie chcemy. To związanie to jest coś, co zmusza człowieka do pełnienia nie swojej woli, nie woli człowieka, ale woli tego, który go posłał, woli diabła. Więc to jest zniewolenie, związanie. Ale kiedy czytamy tą historię, kiedy przed oczami mamy Ewangelię Mateusza, 12 rozdział, dochodzi do pewnej sytuacji, dochodzi do pewnego wydarzenia, które nie możemy ominąć dzisiaj. Dochodzi do nawrócenia. Dochodzi do odwrócenia od tego, w czym trwał, w czym tkwił ten człowiek. Oto czytamy w 43 wierszu tak: gdy zaś duch nieczysty wyjdzie z człowieka, okazuje się, że wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, ale go nie znajduje. Dla ducha nieczystego miejsce, w którym przebywa, więc człowiek, to jest ukojenie. To jest swego rodzaju ukojenie. Nie rozumiemy tego dokładnie, ponieważ ten duchowy świat jest przed nami troszkę zakryty. Ale rozumiemy z tego fragmentu to, że duch nieczysty szuka ukojenia, które miał poprzednio w człowieku. Szuka ukojenia, ale go nie znajduje. Znalazł go jednak w człowieku, którego opuścił. Ale dochodzi do zmiany, dochodzi do nawrócenia, ponieważ tak to rozumiem. Oto przecież nie zawsze jest tak, że człowiek związany zostaje uwolniony przez jakieś egzorcyzmy czy przez jakąś modlitwę o uwolnienie. Ileż jest takich okultystów, którzy sami w pokoju gdzieś tam nawrócili się do Pana, uwierzyli w Jezusa Chrystusa i od tej chwili żaden duch nieczysty nie miał przystępu do ich życia. Nie zawsze jest tak. Nie zawsze jest tak, że człowiek zniewolony musi być pod wpływem modlitwy uwolniony. Ponieważ ja wierzę w to, że Pan Jezus nie jest uzależniony od modlitwy człowieka. On może czynić wszystko sam. Może przyjść do serca człowieka sam i zrobić z nim porządek. Oczywiście może tak być na życzenie tego człowieka, na prośbę tego człowieka. Przeczytajmy więc, co dzieje się z człowiekiem, kiedy się nawraca. Przede wszystkim człowiek pozbywa się starego lokatora.
Tym lokatorem był ten duch nieczysty. Kiedy wspominam swoje stare życie, kiedy patrzę wstecz, widzę, jak wielu lokatorów miałem w swoim życiu, którzy zmuszali mnie do pełnienia swojej woli, do bluźnierstwa, do przekleństw. Przecież tego nie dało się opanować. Do przekleństw, do innych różnych nieczystości. To wszystko działo się pod wpływem ducha nieczystego. I chociaż nikt nade mną się nie modlił o uwolnienie, nawróciłem się do Pana, zamieszkał w moim sercu, wysprzątał to mieszkanie i oto wszystko, jak powiada Boże Słowo, stało się nowe. Stare przeminęło, nie ma dawnych lokatorów. Jest Pan Jezus, jest Pan Bóg. Oto Pan Bóg mówi w swoim Słowie, że do tych, którzy uwierzą, przyjdzie Pan Jezus wraz ze swoim Ojcem i będą z Nim wieczerzać, będą z Nim mieszkać. Ja w to wierzę, że człowiek, kiedy się nawraca, choćby z jakiego bagna wyszedł, może być czysty, może być piękny i może w nim mieszkać Pan Bóg. Amen? Choćby nie wiadomo, w jakim tkwił bagnie grzechu, zawsze jest to światło, którego ciemność nie może przemóc. Jest nim Pan Jezus. Przeczytajmy, jak wygląda to mieszkanie, do którego przyszedł Pan Jezus. Czytajmy. Wtedy mówi, wrócę do domu, 44 wiersz. Wrócę do domu swego, skąd wyszedłem i przyszedłszy zastaję go, po pierwsze, opróżnionym. Po pierwsze, opróżnionym. To już nie jest to mieszkanie, które było. Tam, gdzie stał mebel przekleństwa, już go tam nie ma. Tam, gdzie stało łóżko nieczystości, tam, gdzie stała jakaś komoda bluźnierstw i innych rzeczy, nie ma tego. Nie ma tych wszystkich gratów, nie ma tych wszystkich mebli. Coś stało się z człowiekiem, coś stało się z tym mieszkaniem. Wraca duch nieczysty i mówi, no ktoś tu posprzątał, ktoś tu wyniósł moje meble. Tak, myślę, duch nieczysty reaguje na tą sytuację. Zastaje go opróżnionym. Po drugie, to mieszkanie, którym jest człowiek, po drugie, zostaje wymiecione. Jeśli ktokolwiek robił kiedykolwiek w swoim życiu remont, to wie, że jeśli odsunie się starą szafę, najbardziej to widać chyba na dywanie, jeśli odsunie się starą szafę i wypróżni się całe mieszkanie z mebli, to nawet kiedy człowiek wejdzie do tego mieszkania, może powiedzieć, tu stała szafa, tu widzę ślady po sofie, tam stała jakaś komoda. Widać ślady. Jest jeszcze zarys być może jakiegoś kurzu, być może jakieś ślady mebli, które tam stały. Ale nie tak jest z człowiekiem, który jest nawrócony. Nie tak jest z człowiekiem, z którego wyszedł duch nieczysty. Nie tak jest z człowiekiem, w którym zamieszkał Pan Jezus. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że wspomnienie po starych gratach dawno przeminęło. Że pamięć o tych nieczystościach jest usunięta. Pan Bóg powiada w swoim Słowie, starych rzeczy nie wspomnę. Grzechy ich wymarzę. Nie wspomnę ich występków, mówiąc o przymierzu, które miał zamiar zawrzeć z ludźmi. A więc ta pamięć o tych starych meblach i gratach zostaje usunięta. Zostaje usunięta. Jeśli się nawracasz, jeśli oddajesz życie Panu Jezusowi, nie musisz się bać. Jeśli robisz to szczerze, w szczerości serca, będąc uniżonym przed Panem, nie musisz się bać, że ktokolwiek przyjdzie do Ciebie i powie, taki byłeś, taki byłeś. Nie musisz się bać. Jeśli nawet diabeł przychodzi do Ciebie i mówi Ci, jaka była Twoja przyszłość, to powiedz mu, jaka będzie jego przyszłość. To jest taki arsenał, taki dobry cios w jego stronę. Nie ma prawa oskarżać diabeł człowieka z powodu przeszłości. Gdyby było inaczej, krew Bożego Syna, krew Jezusa Chrystusa, moglibyśmy dzisiaj mówić, nie miałaby mocy. A jednak jest inaczej. Mówimy, święta krew oczyszcza wszelki grzech.
Rzuca w niepamięć stare życie. Rzuca w niepamięć stare występki. A więc jeśli człowiek się nawraca, to po pierwsze zachodzi proces opróżniania starych gratów, starych mebli, a po drugie wymiecienie wszystkich śladów i pozostałości po nich. Ale po trzecie, to co mnie bardzo interesuje, to co bardzo mnie cieszy. Okazuje się, że to mieszkanie nie jest puste i nie będzie stało puste. To nie będzie tak, że człowiek, który się nawraca, staje się pustelnikiem, mieszka gdzieś na uboczu, na pustyni, nie mając wpływu na życie innych ludzi. Jest pusty, jest pozbawiony życia. To tak nie jest. Przypomina mi się historia człowieka, który tak zrozumiał szukanie Boga, że ze swojego pragnienia serca, podobania się Bogu, poszedł na pustynię. I tam myślał, że znajdzie Boga. Przeżył tam całe swoje życie, będąc na pustyni, karmiąc się czym popadnie, nie mając społeczności z ludźmi. Ten człowiek tak zrozumiał szukanie Boga, aby oddzielić się od ludzi. I oto na sam koniec swojego życia zrozumiał, że popełnił błąd. Fatalny błąd. Oddzielił się od ludzi, chcąc szukać Boga. Poszedł do miasta, rozumiejąc swój błąd. Poszedł do miasta. To były czasy, kiedy na arenach, rzymskich arenach ginęły tysiące chrześcijan. Poszedł, stanął na środku tej arenie, na środku tej areny i wygłosił kazanie wobec wszystkich ludzi. I oczywiście spotkał się ze znakiem, z kciukiem w dół, czyli został stracony za to, co zrobił. Ale od tamtej pory, ponieważ wzbudziło to takie poruszenie, historia mówi, że od tamtej pory zakazano tych praktyk, zakazano praktyk zabijania ludzi za wiarę chrześcijańską na arenach rzymskich. Okazuje się, że człowiek, który myślał, że spotka Boga na pustyni, popełnił błąd. Całe życie przeżył w błędzie. Okazuje się, że całe życie nie miało wpływ na nic innego, ale jeden dzień, i to jeszcze jego śmierć, wpłynęła na życie tysięcy ludzi. A więc jeśli chcemy żyć z Bogiem, jeśli nawracamy się, jeśli chcemy szukać Boga, jeśli Go znajdziemy, to zajdzie w nas trzecia rzecz, zajdzie w nas trzeci proces. Tym procesem jest przyozdobienie. Tam, gdzie stały graty, teraz stoją piękne meble. Tam, gdzie kiedyś stało bluźnierstwo, dzisiaj stoi błogosławieństwo. Tam, gdzie stał mebel nieczystości, dzisiaj będzie stał mebel pięknej czystości. Takie właśnie i tak rozumiem chrześcijaństwo i tak rozumiem proces nawrócenia. Tak rozumiem proces nawrócenia. Ale nawrócenie wcale nie oznacza pozbycia się starych problemów. Ponieważ czytamy, że ten duch, który wyszedł, ten duch, który gdzieś poszedł, który opuścił ciało, wraca z powrotem, aby zapanować nad tym ciałem na nowo. Próbuje wnieść z powrotem swoje graty. Zastaje dom opróżnionym, zastaje dom wymiecionym i przyozdobionym, ale będzie starał się na nowo wprowadzać swoje rządy. Dlatego o tym mówię, ponieważ wydaje mi się, że w chrześcijaństwie narasta pewien problem. Ja poruszam się w kręgach młodzieżowych, może troszkę młodszych, ale także mam taką pasję spoglądać też troszkę na zachód. Jak wyglądają zachodnie kościoły? Jak wygląda zachód, jeśli chodzi o chrześcijaństwo? Dlaczego? Ponieważ historia mówi, że to, co na zachodzie, przychodzi do nas. Dlatego spoglądam na zachód, ponieważ widzę potencjalne zagrożenie tego, co może być i w naszych kościołach. Wierzących można bardzo łatwo rozpoznać. Ponieważ kiedy człowiek się nawraca, istnieje pewna żelazna zasada, która przez wieki nie była złamana i nie będzie złamana aż do końca świata.
Tąż zasadą jest, że jeśli się człowiek nawraca, to jego życie się zmienia. I nigdy ta zasada nie zostanie złamana. Jeśli jest złamana ta zasada, to złamane jest w jego życiu nawrócenie. To nie jest nawrócenie. Powiem jeszcze raz, jeśli człowiek nawraca się tak w bojaźni Bożej, w prawdzie, to jego życie się musi zmienić. To jest prawda, która nigdy nie zostanie złamana. Nawrócenie bardziej przypomina budowę od podstaw niż remont. Bardziej przypomina rozpoczęcie na nowo budowy, od fundamentów. Człowiek musi całkowicie zmienić sposób myślenia niż remont starych rzeczy. Bo w remontach bywa tak, że stare meble zostają, a odświeża się tylko ściany. Ale nawrócenie jest inne. Wszystkie graty priorytetem lecą na śmietnik. Oto całe mieszkanie staje się nowe. O tym mówię, dlatego że przypomniał mi się pewien przykład, którego też użyłem podczas wykładów wtorkowych. Wyobraźcie sobie, dzisiaj różnego rodzaju są ewangelizacje, w różny sposób się je prowadzi, niekoniecznie dobry i niekoniecznie chrześcijański. Co do niektórych mam naprawdę wielkie wątpliwości, bo to być może organizuje się wielką ewangelizację, sprowadza się różnych ludzi uzależnionych od alkoholu, od narkotyków i innych rzeczy, a więc ludzi związanych tymi nałogami. To, co mówiłem wcześniej, człowiek, który od kilku lat, od kilkunastu lat chciałby, jego marzeniem jest rzucić palenie, rzucić alkohol, to jest jego pragnienie serca. Każdego Sylwestra daje sobie postanowienie, nie będę więcej palił. I ten człowiek uważam, że jest związany, bo czyni to, czego nie chce, ale musi to czynić. Jest związany. I oto taki człowiek przychodzi na ewangelizację, dzisiejszą ewangelizację na dzisiejszych zasadach. I podczas tej ewangelizacji zaprasza się go do przodu. Każe mu się powtórzyć pewną modlitwę, którą mówi kaznodzieja. I wmawia mu się, jeśli powtórzysz, będziesz zbawiony. I on tak powtarza bez życia tą modlitwę. Na koniec śpiewamy cudowną pieśń o tym, że całe niebo się raduje, bo grzesznicy się nawracają. I ten człowiek wraca do domu, jaki był, taki jest, ale ma przypiętą wizytówkę zbawiony. I stawia wódkę na stole, stawia alkohol na stole, zaprasza swoich przyjaciół i mówi, w końcu mam za co wypić, jestem zbawiony. W moim przekonaniu to nie jest nawrócenie. W moim przekonaniu ta ewangelizacja legła już u podstaw. Tak ludzi się nie ewangelizuje, tak słowa się nie zwiastuje. Jeśli człowiek się nawraca, to jego życie się odmienia. To jego życie się zmienia. Zaczynają nowe barwy pojawiać się na twarzy tego człowieka. Coś się zmienia w życiu tego człowieka. Okazuje się, że Kościół, który propaguje takie ewangelizacje, więcej ludzi wysyła do piekła niż do nieba. Przykre, ale to właśnie widzę w dzisiejszych czasach. Wielu młodych ludzi, ten przykład już wiele razy powtarzałem, wielu młodych ludzi, którzy na konferencjach, które organizujemy, na konferencjach, wielkich konferencjach, skaczą z podniesionymi rękoma, cieszą się społecznością z Bogiem, tak nam się wydaje, cieszą się relacją z Bogiem, cieszą się atmosferą. Później w internecie zamieszczają jakieś zdjęcia z ich imprez z alkoholem w ręku. I podobna sytuacja. Tu skaczą i tam skaczą. Coś jest nie tak. Pytam, co się dzieje z tym chrześcijaństwem? Co się dzieje z tą młodzieżą? Co się dzieje z tymi ludźmi, którzy takie rzeczy czynią? Czy to jest nawrócenie? Uważam, że nie. Uważam, że nie. Jak stare graty stały, tak stoją dzisiaj. To tak jakby do starego, brudnego, śmierdzącego, zgniłego, zaglonionego akwarium wpuścić złotą rybkę, która mieni się kolorami. Czy to będzie miało efekt? Czy to będzie miało jakiś sens? Coraz częściej spotyka się ludzi, którzy zakładają piękne, czyste ubrania na brudne, śmierdzące ciała. Tak
przekładam to na duchowy sposób, na duchowy sens. Więc człowiek brudny, nieczysty, jak żył, tak żyje, nic się nie zmieniło, ale chwała Panu, chrześcijańskie slogany, chrześcijańska tradycja, uśmiech numer 5 w zborze. To nie jest nawrócenie. Ja nie rozumiem tego jako nawrócenie. Coraz częstsze problemy wynikają właśnie z tego, o czym mówimy. Ponieważ chrześcijaństwo to nie jest życie, to nie życie w starych porządliwościach. Chrześcijaństwo to jest coś innego niż tylko chodzenie w niedzielę na nabożeństwo. Chrześcijaństwo to jest coś innego niż tylko uczestniczenie w nabożeństwach. To jest coś innego. Chrześcijaństwo czegoś wymaga. To porzucenie starej natury, to porzucenie starych porządliwości, to wypowiedzenie walki starej naturze, to ciągła walka. Chrześcijaństwo nigdy nie było wygodne. Jeśli chcemy to zauważyć, to przeczytajmy Dzieje Apostolskie. Tam nikt nie mógł rozsiąść się w ławce, przyjść tylko co niedzielę na nabożeństwo i cieszyć się wspaniałym pokojem. To wymagało poświęcenia. Jak już człowiek mówił, że jest chrześcijaninem, to tak jakby na jego czole zapaliła się lampka lasera z wycelowanej lufy karabinu. Oni tam za to, że przyznali się do chrześcijaństwa, tracili na dzień dobry życie. I tak jest w wielu krajach. Powiem tak, nasza wolność nas zniewala. Nasza wolność nas oczarowała. Nasza wolność i pokój, który mamy, powoduje destrukcję w naszym życiu chrześcijańskim. Nastaje era Szymona Czarnoksiężnika. Przeczytajmy tą historię. Szymona Czarnoksiężnika. Człowieka, który przetarł szlaki dla wielu ludzi obecnych czasów. Szymon Czarnoksiężnik, który się nawrócił, przynajmniej tak twierdził, który poszedł za tym, co Filip głosił, poszedł za tym, co widział. Szymon Czarnoksiężnik, 8 rozdział, 18 wiersz Dziejów Apostolskich. A gdy Szymon spostrzegł, że duch bywa udzielany przez wkładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze i powiedział: dajcie im mnie tę moc, aby ten, na kogo ręce włożę, otrzymał Ducha Świętego. Kochani, to, że Bóg działa w Kościele, to jest prawda. Dzisiaj modliliśmy się z wiarą, dzisiaj modliliśmy się o chorych i wierzymy, że Bóg ma moc i dzisiaj uzdrowić chorego człowieka. I wierzymy, że wielu z was wyjdzie, przyjdzie do domu i zauważą zmianę w swoim życiu. Wierzymy w to, bo Pan ma moc. Chcemy w to wierzyć. Ale to, że cuda się działy i dzieją, to nie jest coś nowego. Ponieważ Szymon spostrzegł, że coś się działo z ludźmi, którzy otrzymywali Ducha Świętego. Spostrzegł, że Duch, który na nich spoczywa, coś czyni w sercach tych ludzi, coś czyni nawet z ich ciałami. Być może działo się coś spektakularnego, ludzie mówili językami, prorokowali, możliwe. Ale Szymon, który wcześniej poszedł za nauką Filipa, który usłyszał, co Filip głosił, spostrzegł, a więc zainteresowany został pewnym działaniem. Poszedł za czymś, co było tylko alternatywą do prawdziwego nawrócenia. Poszedł za czymś innym niż za Jezusem. Poszedł za tym, co On czynił, a nie za Nim. Poszedł za cudami. I okazało się, że jego serce jest dalej złe. Takie, jakie było, takie jest. A Piotr rzekł do niego: niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału. Ja bym to dzisiaj powiedział w ten sposób: Szymonie, jeśli będziesz tak postępował, nie masz cząstki ani udziału, nie jesteś zbawiony, nie będziesz zbawiony.
gdyż serce Twoje nie jest szczere wobec Boga. Przeto odwróć się od tej nieprawości swojej. Nawróć się, okazuje się, że on się nie nawrócił. Nawróć się od tej swojej nieprawości i proś Pana, czy nie mógłby ci być odpuszczony zamysł serca Twego. Widzę bowiem, żeś pogrążony w gorzkiej żółci i we więzach nieprawości. Szymon, który przykleił się do zboru, Szymon, który przykleił się do tradycji, do nabożeństw, do... Wiecie, dzisiaj to można tak rozumieć. Przychodzą ludzie do zboru i fajna muzyka zostaje w zborze. Fajne nabożeństwo zostaje w zborze. Fajnie ktoś głosił, zostaje w zborze. Ktoś mnie w końcu zaakceptował. Zostanę w zborze, fajnie tu mają, odremontowana sala, pięknie. Ale to nie jest nawrócenie. Ale to nie jest szczerość wobec Boga. Taki człowiek często szybko odpada, bo jest to jakby budowla zbudowana na słomie. Okazuje się, że jeden zgrzyt, jedna iskierka, już go nie ma. Jedno małe słowo, nie takie, jakie powinno być, z ust innego, już go nie ma. Ta słomiana budowla w mig się spaliła. I często zastanawiamy się, dlaczego go nie ma? Czy coś powiedziałem nie takiego? Czy coś nie zrobiłem, co mogłem zrobić? Być może ten człowiek nigdy się tak naprawdę nie nawrócił. Przeczytajmy inną historię, która jest tragiczną historią właśnie takich ludzi. Ludzi, którzy nie nawrócili się naprawdę, ale przykleili się do chrześcijaństwa. Przykleili się do zborów, do chrześcijaństwa. Bo chrześcijanin, tak jak już powiedziałem, to nie tylko człowiek, który stwarza pozory. To nie jest człowiek, który stwarza pozory. Pozory można stwarzać. Jeśli się ktoś spręży, to naprawdę dobre można stwarzać pozory. Ale chrześcijanin to nie jest człowiek pozorów. Chrześcijanin to człowiek, w którym żyje Chrystus, który jest rzeczywistością, który mówi Boże Słowo. A więc jeśli ten prawdziwy Bóg żyje w człowieku, to prawdziwe prawo żyje w człowieku, to prawdziwe słowo żyje w człowieku. Taki wniosek o to wypowiem. Że jeśli to, o czym czytamy dzisiaj jest prawdą, to być może ta sala dzisiaj nie jest wypełniona po brzegi chrześcijanami. Nie wszyscy, którzy tu siedzą, dzisiaj są chrześcijanami. Nie wszyscy, którzy tu siedzą, dzisiaj być może należą do Boga. Nie mi to stwierdzać, ja nie znam serc ludzkich, ale patrząc dzisiaj na chrześcijaństwo, można pokusić się o taki wniosek. Ananiasz i Safira, ludzie, którzy przykleili się do chrześcijaństwa, którzy nabrali tradycji, nabrali czynów, nabrali postawy chrześcijańskiej, do odpowiedniego ubioru, zachowania i chcieli się wykazać. Ale przeczytajmy od 36 wiersza poprzedniego rozdziału, 4. Ponieważ ich czyn, który wszyscy dobrze znamy, wziął się nie z ich głowy, ale chcieli pójść za pewnym przykładem. I tak Józef, czytamy w 4 rozdziale Dziejów Apostolskich, 36 wierszu. I tak Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada syn pocieszenia, Lewita, rodem z Cypru, sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów. A więc jeśli myśleliśmy, że Ananiasz i Safira byli oryginalni, to się myliliśmy do tej pory. Ktoś ich wyprzedził. Był ktoś, kto to zrobił wcześniej. Jeszcze w dodatku inaczej niż oni, z inną postawą serca, ponieważ zrobił to szczerze. A więc Barnaba, który sprzedał całą swoją majątność, rolę, z której być może żył, i przyniósł apostołom do stóp. Dał im, aby nimi rozporządzali dla dobra zboru. I być może Barnaba otrzymał za to jakieś zaszczyty. Być może był bardziej poważany, brany pod uwagę. Ludzie z pewnością o nim mówili, wow, Barnaba sprzedał całą rolę. Jakiś to piękny czyn. Na pewno będzie miał nagrodę w niebie.
na pewno będzie miał nagrodę u Pana. I z pewnością zbór żył tą sytuacją. I z pewnością tą sytuacją żył Ananiasz i Safira. A pewien mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Okazuje się, że nic by nie było złego, nie stałoby się nic złego, gdyby nawet powiedzieli apostołom, że to jest część pieniędzy, a resztę zachowujemy dla siebie. Pewnie wyszliby z tego zboru z błogosławieństwem, z zaszczytem, z jakąś chwałą. Ale potajemnie ukryli tą część i powiedzieli, że to jest wszystko. I okazało się, że ich serce było omotane, opętane, związane kłamstwem i oszustem rządzą pieniądza. I jak taki człowiek może nazywać się chrześcijaninem? Szybko przyszedł sąd, nawet nie było miejsca na opamiętanie. I my może tej historii nie do końca rozumiemy, nie do końca tą historię rozumiemy. I być może wielu z nas nie zgadzałoby się z wyrokiem Pana w tym momencie. Gdzież miejsce na pokutę? Czemu Bóg nie był miłosierny? Czemu nie pozwolił im się opamiętać? Czy musieli tak w sekundzie ginąć z powodu grzechu, który popełnili? Okazuje się, że Bóg zna serce. I być może wiedział, że te serca są absolutnie zaprzedane złu. I te serca być może wiedział, że nigdy się nie nawrócą naprawdę. Gdyby to uszło płazem, oni nigdy by nie pojęli, że źle zrobili. Być może tak by było. Mówimy dzisiaj o nawróceniu, dlatego pozwólcie, że jakby opiszę, jak wygląda prawdziwe nawrócenie. Zgodnie z Bożym Słowem, jak wygląda nawrócenie? Jak powinno wyglądać nawrócenie, aby zamknąć drzwi wszelkim fałszom, aby zamknąć drzwi wszelkim pozorom? Jeśli chcesz, jeśli uważasz się za nawróconego, sprawdź to, co dzisiaj mówię, co teraz mówię. Po pierwsze, i to jest absolutnym fundamentem, po pierwsze, człowiek musi uwierzyć w Jezusa Chrystusa, Bożego Syna. Musi uwierzyć, że został zabity za jego grzechy i że zmartwychwstał trzeciego dnia, jak mówi Boże Słowo. Po pierwsze, nie ma chrześcijaństwa bez wiary w Pana i Zbawiciela. Nie ma chrześcijaństwa i nie ma ewangelizacji, prawdziwej ewangelizacji, jeśli Pana Jezusa wypycha się za drzwi. Nie ma ewangelizacji, nie ma Ewangelii bez imienia Jezus. Taka Ewangelia to jest fałszywa Ewangelia. I z taką Ewangelią apostoł Paweł walczył do końca swojego życia, mówiąc nawet, że przeklęci są ci, którzy głoszą inną Ewangelię. Ewangelia głosi się tylko jedną. W Jezusie Chrystusie, przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela. Więc podstawą nawrócenia, absolutnym fundamentem jest wiara w Jezusa. Ale to nie jest jeszcze wszystko. Bo nasze akcje młodzieżowe, nasze ewangelizacje uliczne, w których braliśmy niedawno udział, potwierdzają tylko regułę, że 90-kilka% społeczeństwa naszego to ludzie wierzący. I jeśli pytamy się na ulicach, czy wierzysz w Jezusa, wielu ludzi mówi: tak, wierzę. Wierzę, że był ktoś taki. Wierzę, że był ktoś taki jak Jezus Chrystus z Nazaretu. Ale ta wiara nie jest wiarą zbawczą, ponieważ ta wiara nie przyczynia się do przemiany jego serca. Okazuje się, że jest coś drugiego, o czym nie wolno zapomnieć. To jest coś, co będę chciał zawsze, każdego razu, gdziekolwiek będę i będę mówił o nawróceniu, podkreślać mocno. Ponieważ to jest właśnie część, która najbardziej jest wyrzucana dzisiaj z ewangelizacji. To pokuta. To pokuta i opamiętanie. To uniżenie.
Ja naprawdę nie rozumiem takich ewangelizacji, w których głosi się słowo i nie daje się ludziom nawet czasu na pokutę, a częściej bywa tak, że osoba modląca się o tą osobę, która przychodzi do przodu, bardziej pokutuje niż ta osoba, która prosi o modlitwę. Wolę głosić słowo i wypuścić ludzi z bór do domu, niech to przemyślą, niż stwarzać pozory. Więc, kochani, pokuta. Ale czym jest pokuta? Czy pokuta jest to jakiś ciąg, jakiś modlitw, albo ileś razy odmówić jakąś modlitwę? Czy to jest pokuta? Uważam, że pokutą, upamiętaniem przede wszystkim jest głęboka świadomość tego, że całe Twoje i moje życie do tej pory było jednym wielkim błędem popełnionym przez Ciebie i mnie. To jest pokuta, w której, to jest początek pokuty, w której uświadamiamy sobie, że wszystko, co do tej pory robiliśmy, że każdy nasz czyn był absolutnie zły i niewystarczalny do tego, aby być zbawionym. To jest świadomość błędnego życia. Nigdy w niebie nie znajdziemy osoby, która nie pokutowała. Nigdy nie będzie tam osoby, która nie pokutowała ze swojego starego życia. A coraz częściej takich właśnie osób, takie właśnie osoby wysyła się do nieba, tu z ziemi. Kochani, to świadomość, że wszystkie meble starego życia to graty i rupiecie, które są bezwartościowe. To jest pokuta, w której człowiek przychodzi z żalem w sercu, z przeprosinami wobec Boga, że wszystko, co do tej pory robił, było przeciwne niemu, było grzechem, było złem. I po trzecie, nawrócenie. Nawrócenie charakteryzuje się tym, że człowiek wypowiada wojnę swojej przeszłości, wojnę swojej starej naturze. Ten duch nieczysty, te duchy nieczyste, które mieszkały w sercu człowieka, będą starać się pukać każdego dnia do serca człowieka i na nowo wpychać te stare lodówki, te stare komody do jego życia na nowo. Ale prawda jest taka, że te stare problemy już nie stoją na tym miejscu, którym stały. One są za drzwiami, próbują wejść, ale w imieniu Jezusa możesz je wypędzić. Wypowiedz wojnę więc swojej przeszłości, współpracując z Duchem Świętym o uświęcenie swojego życia. To jest ten proces przyozdabiania. To jest ten proces, w którym życie człowieka zostaje przyozdobione w te wszystkie szlachetne cnoty, którą powinno się charakteryzować. Kochani, kiedy czytamy, ponieważ ta historia, o której czytaliśmy, ona ma inny koniec niż taki, o którym dzisiaj mówimy. My zakończyliśmy tą historię z 12 rozdziału Ewangelii Mateusza na nawróceniu. Zakończyliśmy tą historię na człowieku, który miał ducha nieczystego, który był pełen duchów nieczystych, ale się nawrócił. Ale ta historia kończy się w inny sposób. Okazuje się, że ten duch nieczysty poszedł po 7 innych duchów, po 7 innych swoich kolegów, braci kolegów, gorszych od siebie. I okazuje się, że stan tego człowieka jest gorszy niż pierwotny. I kiedy przeczytamy drugi list Piotra, on jest tutaj zamieszczony w odnośniku na dole. Drugi rozdział, 20. Będzie to fragment kończący, aby nas przestrzec, abyśmy siebie nawzajem przestrzegli. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nieuwikłani dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania.
Sprawdza się na nich treść owego przysłowia. Wraca pies do wymiocin swoich oraz umyta świnia znów się tarza w błocie. Kochani, drogie jest to zbawienie, które jest naszym udziałem. Jak wielkie jest to zbawienie, jak niezwykle cenne. Nikt nie może nawet dodać nic do tego zbawienia. Ale pielęgnujmy to zbawienie. Ale uważajmy je za cenne. Starajmy się, aby ono miało pierwsze miejsce w naszym życiu. Zbawienie, aby to była jedyna radość naszego życia. To, że imiona nasze są zapisane w Księdze Życia. Ale jeśli dojdziesz do wniosku, że jest źle służyć Bogu, że niedobrą rzecz Ci Pan uczynił, że wyrwał Cię z dołu zagłady, z kałuży błota, jeśli dojdziesz do wniosku, że pójdziesz z powrotem w świat i zaczniesz znowu krzyżować Jezusa, to uwierz mi, nie ma dla Ciebie ratunku. To uwierz mi, nie ma już ratunku. Jeśli zrobisz to świadomie, odrzucając Chrystusa, Jezusa, to robisz to na wieki. Kochani, nawrócenie, o którym dzisiaj mówimy, symbolizuje się albo charakteryzuje się, tak jak już powiedziałem, tą żelazną zasadą, że jeśli człowiek się nawraca, to jego życie się zmienia. I jeśli mamy cokolwiek zapamiętać z tego kazania, to zapamiętajmy to jedno zdanie. Że jeśli człowiek się nawraca, to życie jego się zmienia. Jeśli tego nie ma, to wadliwe jest jego nawrócenie. To jest to fałszywe, to jest to imitacja. Więc pielęgnujmy to nawrócenie. Zbadajmy, my, którzy jesteśmy dzisiaj, badajmy to, czy nasze życie się zmienia. A jeśli tak, to podziękuj Bogu, że Twoje życie już nigdy nie będzie takie, jakie było. Że Twoje życie już nigdy nie będzie wypełnione tymi brudami. Podziękuj Bogu za to cudowne zbawienie, za to cudowne nawrócenie. Ze wszystkich cudów na świecie. Kiedyś się tak modliłem do Pana. Panie, nie było mi dane oglądać tego, że nogi komuś odrastały. Nie było mi dane oglądać wskrzeszenia z umarłych. Ale jeden cud najbardziej w życiu mnie interesuje. Nawrócenia. To jest dla mnie największy cud. Bo nawet jeśli człowiek się nawróci, ale nie będzie oglądał cudów przez całe swoje życie, to przeżył największy cud w swoim życiu. A najlepsze dopiero przed nim. Ale jeśli człowiek naoglądał się cudów za cudami przez całe swoje życie, jeden wielki cud, a nigdy się nie nawrócił, to haniebny jego los. To haniebny jego los. A więc niech nas wszystkich Bóg błogosławi. Jestem Bogu wdzięczny i wierzę, że w tym nawróceniu i to nawrócenie, wierzę, że rozumiemy nieco głębiej, nieco jaśniej i w nim będziemy trwać. Amen.